Jest jedna rzecz, która naprawdę zatruwa męskie życie, i przez to wielu mężczyzn po prostu stoi w miejscu ciągle marząc o czymś więcej, ciągle mając w głowie to, że chcieliby coś osiągnąć, aczkolwiek stoją w cyklu, który nazywa się właśnie motywacja i przyjemności. To jest cykl, który wygląda mniej więcej w ten sposób, że przez jakiś czas jesteś w takim, powiedzmy, dołku, czujesz, że wiesz. Pływasz w przyjemnościach, w swoich schematach, robisz tak naprawdę to, co zwykle robisz, i raz na jakiś czas przypominać się, czujesz taką motywację, żeby coś zrobić w swoim życiu, żeby zapisać się na siłownię. I jeszcze dodatkowo, dlaczego tutaj się pojawia duży problem? Dlatego, że w takich momentach czujesz takie, taką niewygodę w sobie, po prostu, że na przykład zmarnowałeś ostatnie dwa tygodnie, czujesz, że teraz powinieneś to wszystko nadrobić. Więc masz ten przypływ motywacji. I kiedy masz ten przypływ motywacji, to masz takie wrażenie, że musisz tego jednego dnia nadrobić te dwa tygodnie. Więc idziesz, robisz jakiś ultra trening, czy wiesz, czujesz, że zaniedbałeś to, więc chcesz to nadrobić, robiąc jednego dnia ultra dużo. I chodzi o to, że bez względu na to, jak dużo byś zrobił tego jednego konkretnego dnia, w którym akurat czujesz przypływ motywacji, i tak finalnie to nie, nie zmieni wiele. Dlatego że tak naprawdę jednego dnia, bez względu na to, jak dużo byś zrobił, to niestety, ale to będzie za mało. Dlatego że sukces buduje się po trochu. To jest wytrwałość, to jest tak naprawdę dokładanie dzień po dniu czegoś, budowanie wielkiego muru. To nie jest wiesz, kwestia wzięcia szybko, zrobienia dzisiaj już, natychmiast. Bo po prostu nie dasz sobie rady z tym, i tak naprawdę przez coś takiego też stracisz motywację. Bo jeżeli wiesz, zrobiłeś tyle, a w sumie i tak się nic nie zmieniło, bo chodzi o to, że jednego dnia nic się nie zmieni, że sukces i zmiany budujemy na przestrzeni naprawdę miesięcy, tygodni wytrwałości i cierpliwości. Więc jeżeli ktoś właśnie jest w takiej sytuacji, że ma ten cykl, i później znowu wracasz do tego punktu, że wiesz, że w sumie chwilę coś porobisz, i wracasz do tego samego punktu wyjścia, w którym załóżmy grasz w grę, oglądasz seriale i finalnie jakby zniechęcasz się, bo nic się nie zmieniło, i wracasz do tej samej pozycji. I tutaj są dwa komponenty. To znaczy, pierwszym kluczowym. Punktem tutaj jest to, że, żebyś zrozumiał, że lepiej jest zrobić mniej, ale regularnie, niż zrobić jednorazowo taki wystrzał po prostu, jednorazowy taki erupcja wulkanu, twojej po prostu pracy. Lepiej jest, żebyś robił coś, co faktycznie jesteś w stanie robić, ale regularnie, bo to ci przyniesie większy efekt niż to, że raz na miesiąc się przypomni, że w sumie fajnie to byłoby pójść na siłownię i w sumie to musisz nadrobić teraz w jeden dzień cały po prostu wiesz 30 dni tego, że nie byłeś na treningu i tutaj jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie każdy dzień jest tutaj składową. To znaczy nie da się nadrobić dnia, który już ci przepadł w pewnym sensie. W takim sensie, że jeżeli powiedzmy, wiesz, nie zrobisz treningu w poniedziałek, to nawet jeżeli zrobisz, wiesz, podwójny trening jutro, to i tak nie nadrobisz już tego treningu, który miał być zrobiony w poniedziałek. I tak naprawdę najlepszy sposób na budowanie jakiegokolwiek sukcesu to jest właśnie to, żeby być regularnym. Po prostu. Nawet jeżeli na początku miałbyś sobie zacząć od czegoś. Po najmniejszej linii oporu robić mniej, ale regularnie, bo załóżmy też, ludzie, którzy na samym początku chcą bardzo wysoko sobie postawić poprzeczkę, moim zdaniem to nie ma większego sensu, bo właśnie często się zniechęcają, stawiają sobie zbyt duże oczekiwania na siebie, gdzie zaczynają dopiero gdzieś tam zmieniać swoje życie, zniechęcają się i znowu wpadają w ten sam cykl ten cykl motywacji i przyjemności motywacji i przyjemności. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, to znaczy, żeby właśnie być regularnym, żeby zdawać sobie sprawę, że ten jeden konkretny dzień, który masz dzisiaj, on jest ważny i jeżeli go ominiesz, po prostu jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobisz, to nie ma opcji, żebyś to nadrobił kolejnego dnia. To jest po prostu ten jeden dzień, którego nie cofniesz, którego nie powtórzysz. I ten progres, który mogłeś dzisiaj zdobyć, po prostu ci przepada. Dlatego, że nawet jeżeli zrobisz podwójny trening jutro, poczwórny trening jutro, wiesz z tym takim myśleniem, że zrobię jutro po prostu za wczoraj, to nie działa w ten sposób. Chodzi o to, żeby właśnie wyciągnąć z każdego dnia to, jest co, co jest realnie do wzięcia, a nie właśnie wpadać w ten cykl przyjemnością i motywacji. I teraz jest jeszcze druga rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, która pomaga wyrwać się z tego cyklu, to znaczy. Usunąć po prostu z niej przyjemności. To znaczy, jeżeli w Twoim życiu masz bardzo łatwo dostępną dopaminę, jeżeli masz w swoim życiu przyjemności na wyciągnięcie ręki, to często po prostu je wybieramy. Jeżeli sobie pozwoliłeś na to, jeżeli w Twoim życiu naturalne jest w twojej rutynie, jest to, że grasz w gry, że oglądasz jakieś rzeczy na YouTubie, na TikToku, oglądasz seriale, filmy, jest słodycze i po prostu wokół Ciebie jest łatwo dostępne nagrody, łatwo dostępne przyjemności. To będzie Ci brakowało motywacji do tego, żeby zrobić coś ponad, żeby wyciągnąć po prostu coś więcej z życia, dlatego że już masz te wszystkie nagrody wokół Ciebie. I niestety, ale to działa w ten sposób, że jeżeli nie odetniemy się od tego, po prostu nie odetniemy się od tego, to ta motywacja do robienia tych większych rzeczy, tych cierpliwych rzeczy, będzie po prostu mniejsza, bo to jest naturalny taki wręcz prymitywny mechanizm, że jeżeli masz już wszystko na wyciągnięcie ręki, że już masz te nagrody, to nie musisz szukać czegoś dalej, tylko że tak naprawdę ty sam ze sobą czujesz się później źle, że nie zrobiłeś tego, że nie zrobiłeś tamtego, że pomimo, że masz jakąś iluzję tego, że niby jest dobre życie, że wiesz, nie umierasz z głodu i tak dalej, masz trochę przyjemności, aczkolwiek to nie jest satysfakcjonujące dla większości osób, bo nadal w tle czujesz taką niewygodę ze sobą i właśnie tym bardziej czujesz się wtedy, kiedy przychodzi ten moment, że, że czujesz, że zaniedbałeś ostatnie dwa tygodnie i nagle chcesz to nadrobić. Więc jeżeli chcesz przerwać ten cykl, to moim zdaniem najprostszą rzeczą jest po prostu usunąć z niego przyjemności. Wtedy nie wejdziesz znowu w ten cykl, bo załóżmy, że miałbyś taki dzień dosłownie do wyboru to, że patrzeć się w sufit albo iść na trening to gwarantuję ci, że pójście na trening byłoby dużo bardziej interesujące. A jeżeli masz już do wyboru, wiesz, oglądanie czegoś na YouTubie, oglądanie serialu, który po prostu cię wkręcił, czy granie w grę, która ci się podoba, i pójście na trening, no to widzisz, że tutaj są już trochę. Trochę inaczej to wygląda, ten wybór, bo właśnie nasz taki prymitywny umysł wybiera po prostu najkrótszą drogę do przyjemności. Jeżeli my na to pozwalamy mu, żeby po prostu nas prowadził po czymś takim, no to niestety możemy właśnie wpaść w ten cykl przyjemnością motywacji, który będzie nas trzymał w tym samym miejscu, mniej więcej cały czas w tym samym miejscu, przez to, że po prostu bez regularności nie, osiągnie, nie zrobisz takiego progresu. Jak właśnie ktoś, kto po prostu regularnie to robi, nawet właśnie paradoksalnie, osoba, która robi mniej, ale robi regularnie, ma stały progres. To znaczy, jeżeli wiesz, regularnie coś robisz, to masz dużo większą szansę na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu, niż ktoś, kto robi to wiesz nawet dużo bardziej intensywnie, ale zupełnie nieregularnie. Jest nieprzewidywalny w tym wszystkim, bo jeżeli ktoś robi coś naprawdę regularnie, to tak naprawdę wiesz, że jeżeli będziesz robił coś codziennie, czy co drugi dzień daną rzecz, to wiesz, jesteś pewien po prostu, że jakiś efekt przyjdzie prędzej czy później, jeżeli po prostu będziesz tym konsekwentny. I tutaj właśnie to wszystko się składa, że będzie Ci dużo łatwiej utrzymać tą regularność, tą motywację do tego, jeżeli nie będziesz się zalewał po prostu przyjemnościami z lewej i z prawej. Tego polecam, po prostu wyrwać się z tego cyklu, wyjmując z niego dosłownie jeden element i ten cykl naturalnie się rozpadnie, to znaczy Usuń przyjemności ze swojego życia, te najprostsze, najgłupsze przyjemności, które tak naprawdę nie dają Ci prawdziwego spełnienia i zobaczysz, jak zwiększy się natychmiastowo Twoja motywacja do robienia tych trudniejszych rzeczy, które paradoksalnie sprawiają, że czujesz się dużo bardziej spełniony i dużo bardziej szczęśliwy w życiu. Ja Ci dziękuję za uwagę, a jeżeli robisz masę, jeżeli chcesz zdobyć najlepsze przepisy na masę, jakie ja osobiście znam, to wejdź sobie w pierwszy link opisie. I znajdziesz tam coś, co na pewno Cię zainteresuje. Ja dziękuję Ci za uwagę, i to by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.